Witam na kanale Novato. Dzisiaj jestem u inwestorek, które mieszkają w maleńkim domu wybudowanym z gliny. Takie budownictwo na terenie Mazowsza kiedyś było normą. I w tym domu inwestorki próbowały założyć nowoczesne ogrzewanie, najpierw na pelet, kozy, piece, kotły. No niestety nie udało się wydzielić takiego pomieszczenia. Kolega instalator próbował i wpadł na pomysł, że może ogrzewanie klimatyzacją. Zadzwonił do mnie, stąd jestem tutaj. Ściany dosyć grube, ładnie akumulujące ciepło. Tutaj akurat przewiercałem się przez jakąś belkę drewnianą. Tam były kiedyś drzwi. Dlatego taka ciekawostka. Widać, że te ściany są nierówne, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że w takich domach swobodnie, zamiast robić ogrzewanie zwykłe wodne, można pokusić się o ogrzewanie nadmuchowe, jakim jest ogrzewanie z klimatyzatorów. Do zapewnienia komfortu cieplnego, jakiego w tym domu nigdy nie było, bo wiadomo, koza to jest gorąco, kiedy się pali, zimno, kiedy gaśnie. Wykorzystałem dwa klimatyzatory klasy premium od Mitsubishi Heavy i to są jednostki, które sobie poradzą przy minus 20, przy minus 25. Przy minus 20 mają charakterystykę, którą można odczytać z tabeli. Japończycy się nie boją i podają te dane. Ciebie też, tak? Bo im większa temperatura, jakby głośniejszy był. Takie mam wrażenie. Bo on... Tak. Dobrze rozumuję. Jak było słychać z wypowiedzi inwestorek, tutaj robiliśmy testy, a więc nastawiłem najpierw wysoką temperaturę, później niższą. I oczywiście klimatyzator zaczął modulować, czyli najpierw próbował osiągnąć tą wysoką temperaturę, a później zejść niżej. I tak to się odbywa. Jeżeli ustawimy temperaturę na przykład 22 stopnie i nie będziemy tego zmieniali po funkcji grzania, to klimatyzator będzie chodził zawsze na niskich obrotach, bo będzie tylko podtrzymywał. To jest taka ogólna zasada, że najwydajniej, ale i również najciszej chodzą klimatyzatory w podtrzymaniu. Są domy, w których możemy rozważać różne opcje. Pelet, gaz, pompa ciepła, nawet gruntowa. Ale są domy, tak jak ten, w którym jest bardzo trudno dobrać dobry system. I w takim momencie klimatyzatory to naprawdę dobry pomysł. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Sprawdzone, polecone. Novato.